najliczniejsza kategoria serii Rotax w Polsce. Mikro już gotowi, zobaczmy. I zgasły światła. I jedziemy. Pierwszy zakręt. Świetny start Karola Pasiewicza. Mamy już tam jakiś incydent. Obejmuje prowadzenie Karol Pasiewicz tuż za nim Kacper Rogala. Trzeci jest Karol Litwiniec, później Bartłomiej Piekutowski, Filip Matejczyk stracił najwięcej. Jest piąty, później Dawid Maślakiewicz i Szymon Szerszeń, który bardzo dobrze startował w Kisielinie. Tutaj mamy również dobrą dyspozycję Szymona. Jest Oskar Pomorski, jest Ukrainiec. No ale ciekawe, czy Karol Pasiewicz dzisiaj będzie chciał sobie odbić te wczorajsze wyścigi. Tymczasem już Bartłomiej Piekutowski na trzeciej pozycji. Twarda walka również na pozostałych pozycjach. Widzimy tam w środku stawki również gęsto. To jest ta druga i Kacper Rogala atakuje Karola Pasiewicza. Mamy zmianę na pozycji lidera. Tak jest. Bartłomiej Piekutowski trzeci. Czwarty Karol Litwiniec. Tam zacięta walka między obu kierowcami. Oto oni. Karol Litwiniec, Bartłomiej Piekutowski. Jednak Karol Litwiniec. Jest również Filip Matejczyk, jest... Ale Bartek Piekutowski przedarł się na trzecie miejsce. A więc tutaj będzie ciekawie. Ciekawie nie tylko na tych dwóch pierwszych miejscach, bo tam walka Kacpra Rogali. Oj, ale widzimy, że za szeroko Karol Pasiewicz pojechał ten jeden zakręt. Stracił troszeczkę. Kacper Rogala pierwszy, Karol Pasiewicz drugi. Przypomnijmy, Karol Pasiewicz to mistrz kraju w tej kategorii. Wygrał w zeszłym roku kartingowe Mistrzostwa Polski. Aj, mamy kontakt, mamy kontakt. Karol Litwiniec delikatnie dotknął Bartłomieja Piekutowskiego, zyskał pozycję. Jest teraz trzeci, czwarty Bartłomiej Piekutowski, później Filip Matejczyk i Dawid Maślakiewicz. Zbierają się tutaj chmury nad torem, nie wiem czy... Czy w drugiej części dnia nie spadnie deszcz? Niewątpliwie by to urozmaiciło walkę na torze. Zwłaszcza w tych drugich wyścigach, które, jak już wczoraj wspominaliśmy, są ważniejsze. A tutaj Kacper Rogala i Karol Pasiewicz bliziutko siebie. Tu z pewnością Karol Pasiewicz nie pozwoli swojemu rywalowi na spokojny dojazd na pierwszej pozycji do końca tego wyścigu. Jeszcze 5 okrążeń. Walka na pierwszych pozycjach, ale również tam walka na pozycji trzeciej, czwartej i piątej. Widzimy. Bartek Piekutowski znów atakuje. Ale nie starczyło tam miejsca. I mamy tutaj dwie duże grupy zawodników. Ta pierwsza część stawki, pozycje do... Do 13 mniej więcej tworzą taką dużą grupkę, podzieloną jeszcze. No i ta druga część stawki w tym niefortunnym starcie, tam incydent na pierwszym zakręcie troszeczkę zatrzymała drugą część stawki. No i teraz mamy tutaj Szymon Szerszeń. Próbuje, za nim Oskar Pomorski, a przed nimi Tymofi Chawrylec. To jest ten zawodnik w tym kolorowym, biało-zielono-pomarańczowym kasku. Debiutujący w stawce Micromax. Przed tym weekendem odbył się pierwszy weekend wyścigowy Mistrzostw Ukrainy. Tam Tymofi Chawrylec walczył z jednym z zawodników Porsche Racing. Teamu, który tutaj regularnie odwiedza polskie rozgrywki o zwycięstwo. A więc jest to jedna z głównych postaci tej kategorii na Ukrainie. Tymofi Chawrylec, przypomnijmy, numer 59.
teraz samotnie będzie ścigał Dawida Maślakiewicza, a tuż za nimi Szymon Szerszeń, Oskar Pomorski, Ksyl Kożuchowski. Widzę, że tutaj chyba jakiś delikatny problem u Aksla Kożuchowskiego, numer 7 z tylnym zderzakiem, ale nie zagraża to żadnemu z zawodników. A tymczasem Kacper Rogala na prowadzeniu, Karol Pasiewicz tuż za nim. A najlepsze czasy kręci w tym momencie Bartłomiej Pykutowski, który się przesuwa na trzecią pozycję. Wyprzedził Karola Litwińca. Tutaj ta trójka zawodników. Jest jeszcze Filip Matejczyk. A więc bardzo szybko Bartłomiej Pykutowski. I Filip Matejczyk zdobywa pozycję. Zobaczymy, czy obroni ją Karol Litwiniec. Tak jest. Dwa okrążenia do końca. ...49 sekund 408. Bartłomiej Pykutowski na tym ostatnim siódmym kółku poprawia swój najlepszy czas. A sędziowie już przygotowują tablicę. Last lap. Obejrzał się teraz Karol Pasiewicz. To jest ta dwójka liderów. Sprawdza dystans. On wie, że tam za jego plecami czai się. Zbliża się już Bartłomiej Pykutowski. Ale przed nim lider Kacper Rogala znakomicie radzi sobie tutaj na torze w Bydgoszczy. I rozpoczynamy ostatnie kółko. Bartek Pykutowski raczej nie zdąży dojechać do tej pierwszej dwójki. No zobaczymy, bo tu będzie walka jeszcze o zwycięstwo, także może tutaj się wiele wydarzyć. Pamiętamy, że wczoraj właśnie na ostatnim kółku doszło do walki pomiędzy Bartkiem Pykutowskim i Karolem Pasiewiczem. Zobaczymy, jak te ostatnie sekwencje tego wyścigu będą wyglądały. Troszeczkę defensywnie tutaj blokuje wewnętrznej części toru Kacper Rogala, ale Bartek Pykutowski już coraz bliżej. I zobaczmy. Kacper Rogala, Karol Pasiewicz. Jest no, podobna próba jak zeszłym. Jak wczoraj. Tak jest. No i mamy tutaj zwycięstwo Karola Pasiewicza. Na ostatnim zakręcie, podobnie jak wczoraj, Bartek Pykutowski. A tutaj walka jeszcze, kolejne pozycje. Aksel Kożuchowski, Szymon Szerszeń. Chyba jednak Szymon przed Akselem. No i mamy tutaj ciekawą sytuację. Bardzo dobra walka do końca Karola Pasiewicza. Zwycięstwo.